Witam Ciebie serdecznie w punktualnym plociuchu i od razu pragnę zapewnić. Nasza seria nie zmieniła się w pudelka. Nadal poruszane tu będą poważne tematy, tematy ciekawe, tematy naukowe, tematy społeczne, tematy po prostu ważne, tyle tylko, że będą przedstawiane w luźny sposób z dużą ilością skrótów myślowych, tak żeby się tego przede wszystkim dobrze słuchało, a nie żeby to był jakiś wykład jak w analogowym vlogu, czy też bardzo poważny i złożony komentarz jak w komentatorze lub taki suchy news jak w analogowym newsie. Słuchajcie, to, że pan Michał Szpak chce występować w Eurowizji, a tak naprawdę wszystko to, co się koło tego toczy, ta cała taka burza medialna, głównie w internecie, jest bardzo dobrym przyczynkiem do tego, żeby omówić sobie coś, co moim zdaniem jest jedną z głównych cech Polaków, powodujących to, że my zawsze mamy problemy, że my po prostu, no ładujemy się w problemy, tak? Ładujemy się w kłopoty, bo o co chodzi? No jest sobie pan Michał Szpak. Pan Michał Szpak jest piosenkarzem. Ja się na muzyce nie znam, ale ludzie, którzy się znają, mówią, że całkiem ładnie śpiewa. Znowu od siebie mogę dodać, że pan Michał Szpak jest sympatycznym i miłym człowiekiem. Miałem okazję z nim parę razy porozmawiać za czasów, gdy jeszcze się kręciłem po tak zwanych kotletach. Kotlety to są w slangu dziennikarskim imprezy, na których można spotkać ryje. A ryje znowu to są w slangu dziennikarskim właśnie gwiazdy. A więc dziennikarze chodzą na kotleta po to, żeby zrobić tam zdjęcia ryjom, ewentualnie po to, żeby nagrać setki z ryjami i potem można to wykorzystać w jakichś programach, no bo był taki okres w dziejach telewizji, że nie można było zrobić programu telewizyjnego, jeśli jakaś gwiazda czegoś tam nie skomentowała. Więc się na wszelki wypadek chodziło na wszystkie możliwe imprezy, bo tych gwiazd w slangu ryjów było niesamowicie tam dużo, w związku z tym się ich prosiło o komentarz na każdy możliwy temat i oni już wiedzieli, że wszystko zawsze mogą skomentować. Zwykle to robili idiotycznie, zwykle głupio, zwykle bez sensu, zwykle tak ogólnie, że dało się pod wszystko to pociągnąć, no ale taki dyżurny komentarz właśnie ryja był. No i ja tam sobie co jakiś, no z racji zawodowych, tam na te kotlety chodziłem, rzeczy akurat nigdy na szczęście nie musiałem, jak to się też w slangu mówiło, ogrywać ryjów, no to sobie tam chodziłem, się trochę się bawiłem, trochę ze ludźmi rozmawiałem. No i między innymi miałem okazję porozmawiać z Michałem Szpakiem i powiedziałem tyle. Na tle polskiego gwiazdozbioru, który generalnie oceniam nisko i bardzo, bardzo źle, to on wypada naprawdę fajnie. To jest taki, przynajmniej jak go ostatni raz widziałem 2 lata temu, to był naprawdę w porządku, miły chłopak, taki normalnie można było z nim porozmawiać. Miał zupełnie dobrze w głowie poukładane, taki naprawdę w porządku facet, nie? No i teraz ten w porządku facet, o którym ludzie, którzy się znają, mówią, że umie śpiewać, chce wystąpić w Eurowizji. Co mówi internet? No internet mówi, ola Boga, Boże, jak tak można? Facet, który tak wygląda, że nie wiadomo, czy to baba, czy chłop, chce wystąpić w Eurowizji, ośmieszy nasz kraj, Boże, jak można, będzie ośmieszenie, będzie do dupy. Krzyś to czyta i się tak zastanawia, czy ci internauci, którzy to piszą, to za dużo się naćpali czegoś bardzo szkodliwego, czy też może się z kimś innym na mózgi pozamieniali, a może po prostu tylko lubią sobie popisać, a nigdy w życiu tej Eurowizji nie oglądali. Ja wam powiem od razu, że ja Eurowizję mam w głębokim poważaniu. Dla mnie to ani nie jest fajne, ani śmieszne, ani przyjemne. Po prostu jacyś tam ludzie sobie coś tam śpiewają, no i zwykle wtedy nie mogę spać, bo moja sąsiadka przez ścianę się bardzo Eurowizją ekscytuje i robi wtedy imprezkę, potem sobie wychodzą na balkon i drą się bardzo długo, to tyle mniej Eurowizji obchodzi. Dla mnie lepiej, żeby jej nie było. Ale skoro już jest i skoro tyle ludzi się tą Eurowizją ekscytuje, prawda, no to zakładam, że nam Polakom zależy, po pierwsze, żebyśmy jakoś w tej Eurowizji dobrze wypadli, bo nie wiem, co od tego zależy, ale powiedzmy, że coś od tego zależy i nam na tym zależy, tak? No a po drugie, żebyśmy sobie jakąś tam promocję w świecie zrobili, czy odkłamali jakiś negatywny wizerunek Polski, czy sobie zrobili dobry wizerunek Polski. Mniej więcej coś takiego, prawda? No to przy tym założeniu, no to powinniśmy chcieć, żeby wygrać, tak? No i teraz tak.
Zastanówmy się, jaki jest główny atrybut pana Szpaka, tak medialnie. Faceta, który, żeby było warto, co warto powiedzieć, może się mylę. Wtedy mnie poprawcie. Ale zdaje się, że ten facet poza tym, że jest, jak to się mówi w branży telewizyjnej, plastyczny, czyli, że bardzo zmienny jest jego wygląd w zależności od tego, jak się ucharakteryzuje, jak się ubierze, czy teraz się mówi, jak się wystylizuje, to on nigdy jakoś specjalnie właśnie nie wybijał się na tym, że jest inny, tak? To nie jest ten typ, no bo znamy ludzi, którzy wybijali się na tym, że publicznie twierdzili, że są homoseksualistami, tak? Znamy ludzi, którzy wybijali się na tym, że publicznie twierdzili, że są transseksualistami, tak? Znamy taki słynny cytat, że jeżeli pewna posłanka nie zostanie wybrana na marszałkinię Sejmu, to znaczy, że Sejm jest homofobiczny, prawda? Czyli to była próba wybicia się na transseksualizmie, tak? Mamy gwiazdy medialne, i to każdego sortu, powiedzmy, od internetu począwszy, a na telewizji skończywszy, którzy generalnie krzyczą: jestem homoseksualistą, jestem homoseksualistą, jeśli nie będziesz mnie lubił, to znaczy, że jesteś homofobem, albo którzy wzbudzają wokół siebie jakieś niezdrowe zainteresowanie swoją orientacją seksualną, co jest tym bardziej chore, jeśli na przykład swój content kierują do dzieci, prawda? Moim zdaniem to powinno być zakazane, ale nieważne. I to nie dlatego, że oni są homoseksualistami, czy są heteroseksualistami, tylko dlatego, że jak ktoś wprowadza wątki seksualne do kontentu kierowanego do ośmiolatków, to może trochę za wcześnie seksualizuje dzieci, prawda? Zdaje się, że Szpak nigdy coś takiego nie robił. Wpiszcie sobie w Google Michał Szpak i parada LGBT albo LGBT, czy wypowiedzi i tak dalej. Czy wam kiedykolwiek coś wyskoczy, że on się na ten temat wypowiadał, czy nie? Moim zdaniem nie. Z tego co wiem, to właśnie nie. Facet jest plastyczny. Facet, jego niesamowitym atrybutem jest to, że on wygląda, że on ma taką urodę, taką fizjonomię, że w zależności od tego, jak się ubierze, to albo wygląda jak kobieta, albo wygląda jak facet. Po prostu to ma. Tak? I to właśnie w slangu telewizyjnym nazywa się plastyczność. Tutaj już jest plastyczność transpłciowa, to znaczy plastyczność sensu stricte w slangu telewizyjnym znaczy tyle, że ubierzesz człowieka w trochę inne ciuszki i od razu zupełnie inaczej wygląda i to jest w telewizji bardzo mocno pożądane, bo na przykład masz plastyczną prezenterkę, no to ją ubierasz w różne rzeczy, ona inaczej wygląda, więc jest ciekawa dla widza, prawda? Natomiast tutaj jest do tego stopnia posunięta plastyczność, że raz wygląda bardziej jak facet, raz wygląda bardziej jak kobieta. Jaki intrygujący, no bo on nie robi z tego swojej głównej, powiedzmy, głównego atrybutu, prawda? Podkreślam, jeżeli się pomyliłem, bardzo proszę, napiszcie mi o tym w komentarzu, walnę tutaj taką wielką adnotację, Krzyś się pomylił i Szpak rzeczywiście robi ze swojej seksualności swój główny atrybut. Natomiast nie sądzę, żeby się pomylił. Teraz tak, dodajmy do tego to, że w Eurowizji, no, wygrywają, i to już też mówią ludzie, którzy się na tym bardzo mocno znają, że od lat w Eurowizji wygrywają nie ci, którzy lepiej śpiewają, tylko ci, którzy lepiej wyglądają. Lepiej znaczy dziwaczniej. Tutaj przepraszam cię, Michale, no nie chcę cię urazić. Niemniej jednak to, że ktoś wygląda tak, że jest problem z rozróżnieniem jego płci, no to jest takie, no tak powiedziałbym, nie jest to standardowe, prawda? Bez urazy. Naprawdę nie miałem na celu cię obrazić. Teraz zobacz. Gdzie? Od dawna to jest i kiedyś nie miało to związku z LGBT, z homoseksualizmem, z poprawnością polityczną, ale prawie zawsze właśnie tak było, że ktoś się bardziej wyróżni wizualnie, ten wygrywa. No tam jest mało czasu, jest problem z dekoracjami i tak dalej, więc generalnie, żeby się wyróżnić, to trzeba ten wyróżnik przynieść na sobie. I doskonałym przykładem jest tutaj Lordi, prawda? Kiedyś, dawno, dawno temu wygrało Lordi, to jeszcze, o Boże, jeszcze jak to dawno temu było, na studiach byłem, albo zaraz po studiach, w każdym razie wygrało sobie Lordi, no zespół, który generalnie był i przebrał się za demony, tak? W wielkim skrócie tutaj też bez urazy dla fanów Lordi, nie będę się tak do końca w to wgryzał, co to jest, po co to jest, dla tego zwykłego szaraczka, który sobie stoi z boku, to byli kolesie przebrani za demony i coś biegali. Wygrali, bo byli inni, bo byli ciekawi, bo się rzucali w oczy, bo muzyka była inna, a przecież
Przecież jurorami tamto nie są ludzie, którzy się na muzyce znają, tylko ludzie wysyłający SMS-y. Przez wielu zwani frajerami, którzy dotują całe to świństwo, wysyłając kupę płatnych, dodajmy, SMS-ów, prawda? Gdyby oni nie chcieli na tym zarabiać, wyciągać kasę od ludzi, to by zrobili głosowanie przez internet za darmo. Na przykład głosujesz przez Facebooka, prawda? Czy przez jakąś dowolną inną stronę, która po prostu zlicza, czy nie głosujesz czasem kilka razy z jednego IP. Nie, zrobili SMS-owe, w związku z tym chcą pieniędzy. I teraz tak, kto wygrał, zdaje się, ostatnie czy przedostatnie Eurowizję, co był takie bardzo, bardzo głośno? No, pani Conchita, znaczy właśnie nie wiem, czy pani, czy pan Conchita Wurst, bo rozumiem, że imię i nazwisko, szczególnie imię Conchita, sugeruje, że ta osoba chce, żeby mówić na nią pani, tak? Niemniej jednak, czyli Conchita Kiełbaska. Natomiast z tego co wiem, to ta osoba nie zmieniła sobie formalnie płci, tylko to jest, tak mówiąc tak bardzo, bardzo oględnie, znowu uproszczając, to jest facet, który przebiera się za kobietę, której rośnie broda. Czyli facet przebierający się za kobietę z brodą, tak? Niektórzy mówią, że ta osoba, używam słowa ta osoba, żeby na pewno nie obrazić, prawda? Że ta osoba dobrze śpiewa, inni mówią, że ta osoba źle śpiewa. Niemniej jednak na pewno o tej osobie zrobiło się głośno, bo wygląda jak wygląda. Do tego jeszcze wygłasza całą masę poprawnych politycznie, przez wszystkich uwielbianej, takiej, niektórzy by na to powiedzieli homopropaganda, a druga strona by powiedziała na to mowa wolności i mowa wyzwolenia, tak? Pies z tym, kto ma rację, tak? W każdym razie ona bardzo dużo mówi o wolności, o wychodzeniu z ukrycia, o realizacji samej siebie, bla, 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 bla. Strata tata na tym się wybija, prawda? I teraz tak, ewidentnie Europejczycy to lubią. Bardzo mocno to lubią i poprawność polityczna w Europie, a szczególnie w Eurowizji, jest niesamowita. I teraz tak, jestem przekonany, że, i to mówię z ręką na sercu, obejrzycie Eurowizję, powiecie mi, czy się mylę. Jestem przekonany, że jeśli tam przyjdzie ktoś, kto będzie wyglądał, nazwijmy to, przykuwająco uwagę, i do tego jeszcze walnie gdzieś przed, pomiędzy, jakiś taki rzewny tekst, w ten sposób, że on dotrze do dużej liczby odbiorców, że jest na przykład córką czy synem imigrantów, że widział czy widziała, powiedzmy, że widziała, to kobieta to zawsze ładniejsza, w związku z tym ludziom będzie bardziej za serce ściskać. I ta kobieta powie, że jest córką imigrantów, że jej rodzice bało nie zginęli na jakiejś wojnie, że bombardowani przez Asada, ISIS, czy najlepiej Putina, że babcia właśnie zginęła od takiej bomby, że ona uciekała, że ona to widziała, że to jest straszne, że ona widziała obozy dla uchodźców, że ona się z nimi w pewien sposób jednoczy. Jeszcze najlepiej jak pierdzielnie jakiś materiał, że ona idzie do tego obozu dla uchodźców i daje, nie wiem, im koce, czy nie wiem, czy coś innego, tak? Pies z tym, że oni pewnie te koce mają, oni tam co innego chcą, tak? No to wystarczy obejrzeć materiał pod tytułem, jakie żądanie mają ci imigranci, tam nie chodzi o koce, tak? Natomiast no właśnie walnie taki rzewny materiał, ona wygra. Wygra, nie ma problemu, teraz uchodźcy są na topie, wszyscy tych uchodźców kochają, chociaż i nawet ci, którzy mają takie podejście antyuchodźcowe, to jak walnie taki rzewny tekst, to będą ją kochali. Tutaj wspaniałym przykładem jest to na przykład, i nie wierzycie mi? To zobaczcie sobie, co się działo, jak było zdjęcie tego chłopca, który się utopił i czy został utopiony, bo to też jest spiskowa teoria na ten temat, został znaleziony martwy na plaży, tak główką w dół, nie? Od razu ludzi tam po prostu serce ściskało i nikt nie pytał, czy ej, chwila, ale to co to za ojciec, jak on się na tej łodzi znalazł? Że to chyba wina tego, kto go na tą łódź wsadził, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w ogóle dlaczego go na tą łódź wsadził? Kim jest ten człowiek, który go na tą łódź wsadził, nie? Nikt nie zadawał takich pytań, tylko o Boże, my Europejczycy jesteśmy winni śmierci tego chłopca, bo on do nas płynął, nie? A nie ojciec, który był tam, zdaje się, przemytnikiem i go po prostu woził. No w dodatku jechał sobie do Europy, żeby za darmo sobie zębę wyleczyć. Bodajże coś takiego było, czy coś innego. Nie, my Europejczycy jesteśmy winni, bo my Europejczycy tacy jesteśmy, że jak nam się opowie lub najlepiej pokaże, stąd ten materiał, taką rzewną historię,
to nam od razu się serce otwierają i my od razu chcemy pomóc tej osobie, nie? No to nie wyślemy SMS-ka, no wyślemy SMS-ka. No i w tym kontekście oczywiście pan Szpak z taką osobą nie ma szans, chyba że ma jakiś taki rzewny tekst w zanadrzu. Niemniej jednak takiej osoby może nie być. Jeżeli takiej osoby nie może nie być, to nie jest idealne. Bo przypominam, ten facet, w zależności od tego jak się ubierze, albo wygląda jak kobieta, albo wygląda jak facet. W związku z tym, bez problemu, nam dużo zależy też od jego zarostu na twarzy, prawda? Ale zarost zawsze można sobie machnąć przypinany, tak? Wyobrażacie sobie, jaka będzie niesamowite podekscytowanie w Europie, jak on wejdzie na scenę jako facet, po prostu wystylizowany tak, żeby wyglądał na faceta, i na scenie, w czasie występu, zacznie zdejmować z siebie pojedyncze akcesoria, które sprawiają, że on w odbiorze ludzkim wygląda jak facet, i zacznie coraz bardziej przypominać kobietę, tak? No prosta piłka. No wystarczy, że sobie zgoli wąsy gdzieś tam przed występem i zastąpi je sztucznymi, tak? No i później gdzieś tam bach sobie oderwie te wąsy, tak? Bach oderwie sobie jakieś tam baczki, szpaczki, nie? Bach ułoży sobie inaczej włosy, bach zdejmie ramoneskę i po drugiej stronie będzie miał, nie wiem, taką podszewkę, która będzie wyglądała bardziej kobieco, tak? Albo bach ściągnie, nie wiem, jakieś tam tak, nie wiem, jak to się ładnie nazywa, ale coś w rodzaju takiego, że on chyba swego czasu występował w jakichś takich, nazwijmy to chyba jeginsy czy leginsy nazywa takich bardzo obcisłych, no i właśnie wyglądał jak kobieta, a jak założy takie, wiecie, takie nie chcę powiedzieć kurde normalne, bo to zaraz się do mnie ktoś przypieprzy, takie bardziej męskie, luźne spodnie, no to wygląda jak facet, tak? Oczywiście nikt nie chce, żeby on tam stripty zrobił, no ale może wyjść jako cowboy, prawda? No to będzie miał takie przypinane ochraniacze. Czy jak kowboje mieli ochraniacze na spodnie, tak? No to jak je zdejmie, bach, pod spodem może mieć już takie bardziej damskie. I tak, mówiąc krótko, no wejdzie na scenę facet, zacznie śpiewać i w czasie występu przetransformuje się w kobietę. Nie no, no to w tym momencie to Europa w ogóle otworzy oczy tak. Znaczy otworzy, rozdziawi oczy i otworzy gębę, tak? I wow, super, ej, fajnie. I on w tym momencie nawet nie musi walić żadnych tekstów. Nadal może być sobą, czyli normalnym, porządnym człowiekiem, który na tym, że wygląda trochę specyficznie, nie dorabia do tego ideologii i się na tym nie wybija, za co ja go osobiście szanuję. Natomiast jeżeli to robi, to przypominam, wpiszcie mi to w komentarzach, może źle zrobiłem research, tak? Natomiast nie sądzę, żebym go schrzanił. I już Europejczycy, super, głosujemy, trzeba na niego głosować. Oni sobie sami dorobią tą ideologię. I nic nie trzeba mówić, oni są tacy świętoszkowaci. I teraz tak. Misie, które bardzo tego biednego Szpaka w internecie najeżdżają, on mówią, że on będzie ośmieszał nasz kraj. A ja mówię tyle, że on rozsławi nasz kraj. Słuchajcie, zobaczcie. Mówi nam się w ogóle, dlaczego miałby ośmieszyć nasz kraj, tak? Że tak wygląda, a nie inaczej. No to sorry, ale to już jest naprawdę nietolerancja. O ile uważam, że pozwalanie komuś się wybijać na odmienności takiej wizualnej, czy seksualnej, czy jakiejkolwiek, no to jest złe, bo ktoś, kto na przykład chce zostać marszałkiem Sejmu, powinien przede wszystkim być wykształcony, a nie urodzić się w innej płci niż w tej chwili występuje, tak? Ale tak samo zamykanie komuś drogi tylko dlatego, że jest inny, to jest właśnie nietolerancja. Tego właśnie nie wolno, tak? I przyznawanie dodatkowych praw jest złe, ale odmawianie też praw tylko dlatego, że są inni, też jest złe, prawda? Więc sorry, tak nie wolno, tak? Poza tym, co nas ośmieszy? No właśnie nie. Zauważmy też, że do kogo ten przekaz kierujemy, tak? Gdyby Eurowizja odbywała się w ISIS i obowiązywały zasady ISIS, no to rzeczywiście on by nas ośmieszył, no bo przecież ci świętoszkowate, to znaczy, nie, ISIS jest złe, tylko się przemilczuje, że wśród imigrantów jest pełno bojowników ISIS, prawda? No to ISIS uważa, że ludzie tacy jak pan Szpak powinni zostać zamordowani.
to jest złe, tak, tak nie wolno, tak? To jest chore, więc gdyby tutaj ISIS rządziło, to rzeczywiście nas by szpak ośmieszył. I w ogóle mógł na nas ściągnąć jakieś niesamowite rzeczy, ale póki co na szczęście jeszcze nie rządzi i oby nigdy nie rządziło, tak? To Eurowizja to jest konkurs w zachodniej, zlewaczonej, takiej paskudnej bym powiedział Europie, która właśnie to wszystko co odmienne bardzo promuje. I teraz tak, chcemy sobie, ta zachodnia Europa uważa, że my jesteśmy dziwni, ponieważ u nas LGBT są dyskryminowani. Gówno nie są dyskryminowani, tylko nie mają takich hardkorowych dodatkowych praw, jak mają na Zachodzie, tak? To jest zupełnie co innego, tak? Samotnej kobiecie nie pozwoli się adoptować dziecka, tak? W związku, bo nie ma mężczyzny w rodzinie, więc w związku z tym, dlaczego dwóm kobietom ma się pozwolić adoptować dziecko, nie? To byłyby dodatkowe prawa, większe niż heteroseksuali, prawda? Ale nieważne. No, oni uważają, że my jesteśmy dziwni, zaściankowi i tak dalej. No to jak wystawimy tego szpaka, to nie będą zachwyceni. Od razu udowodnimy, że my wcale nie jesteśmy ani zaściankowi, ani dziwni, że my po prostu wystawiliśmy faceta, który jest dla nich idealny, którego oni od razu pokochają, bo oni od razu wezmą szpaka za transseksualistę. Czy szpak jest transseksualistą, czy nie jest transseksualistą, nie mnie oceniać. Nie nasza sprawa w ogóle, jakiej facet jest orientacji seksualnej, bo on się nie wybija na swojej orientacji seksualnej. To jest jego prywatna sprawa, tak? To nie jest facet, który hej, 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 jestem homoseksualistą, dlatego mnie wielbcie, dlatego będę was uczył tolerancji, bo jestem homosiem, nie? Nie. To jest facet, który zachował to swoje szczerze prywatnej i tam to powinno zostać, póki on tego nie upubliczni, tak? W porządku typ. I teraz tak, jak go wystawimy, to Europa Zachodnia traci argument, że my jesteśmy nietolerancyjni. Jesteśmy tolerancyjni jak cholera. Druga rzecz, możemy to wygrać. Jak to wygramy, no to przy założeniu, że ta Eurowizja cokolwiek daje, no to zdobędziemy promocję, rozsławimy się, może nawet przyjadą jacyś dodatkowi turyści, zostawią u nas kasę, super, tak? Może ten szpak, i to byłoby fajne, wyda płytę anglojęzyczną i ją sprzeda bardzo dużo tej płyty międzynarodowo. Super. Rozsławi nasz kraj. Do tego jeszcze zarobi pieniądze, podatki zapłaci w Polsce. Wszyscy z tego mamy korzyści. Może zrobi międzynarodową karierę, więc będziemy mieli polską gwiazdę. A jeszcze raz podkreślam, według takich moich obserwacji, to jest bardzo w porządku człowiek, trzeźwo myślący. I wiecie, wyobrażacie sobie, co by było, gdyby taki człowiek wyszedł gdzieś tam na mównicę, gdzie są te takie lewackie, którzy będą cisnąć tam Polakom, a trzeba Polakom sankcje walnąć, bo w Polsce jest rząd, który nie popiera takich środowisk, który jest ksenofobiczny, który jest dziwny, i tam wychodzi taki szpak, którego Europejczycy uważają za uosobienie tego, co oni kochają najbardziej, i szpak mówi tak: ludzie, ogarnijcie się trochę. Polacy nie są ksenofobami, Polacy nie są homofobami. Polacy to bardzo porządny, dumny i prężny naród, który jedynie tego chce, to, żeby móc normalnie, ciężko i w spokoju pracować i rozwijać swój dobrobyt. To, że tutaj stoję, to, że mnie wystawiono do Eurowizji, najlepiej świadczy o tym, że Polacy nie są ani homofobami, ani nie mają fobii do niczego co inne. Polacy po prostu nie lubią, żeby im narzucać coś, żeby im coś kazać. Polacy lubią mieć swój wybór. Polacy są najbardziej tolerancyjną nacją na świecie, o czym najlepiej świadczy to, że w dawnych czasach, gdy Żydzi byli prześladowani w prawie całej Europie, najwięcej ich osiedlało się w Polsce, ponieważ tutaj w Polsce byli traktowani bardzo dobrze, gdzie byli traktowani na równi, po partnersku, gdzie mogli nazwać ten kraj swoją drugą ojczyzną. I to jest straszne, że nas Polaków teraz się posądza o jakąś homofobię, nas Polaków posądza się o jakiś antysemityzm, ba, jacyś niedouczeni lub wyrachowani ludzie próbują twierdzić, że jest coś takie jak polskie obozy koncentracyjne, a co bardziej zwyrodniali próbują twierdzić, że były polskie oddziały SS. Stop zakłamywania Polski. Teraz tak, jak powie to Krzyś,
taki typowy hetero, powiedziałbym, taki samiec typowy, co widać to na 10 metrów, tak? Średnio, jakby to powiedzieć, no niewypacykowany, broda średnio wypielęgnowana, ubrany jak ubrany i tak dalej. Jak ja to powiem, nie, no co ty stary, co ty pierdolisz, co ty o tym wiesz? Jak powie to ktoś, kogo oni uważają za ideał, to uwierzą. Dlatego moi kochani, słuchajcie, to jest najważniejsza cecha Polaków, to jest machanie szabelką. My nigdy nie umieliśmy się przystosować, dostosować i grać według reguł. To jest nasz największy problem. My zawsze z jednej strony byliśmy bardzo szlachetni, tak jak na przykład w Odsieczy Wiedeńskiej, i później nic z tego nie mieliśmy. Tak? Przypominam, co było w przeciągu niecałych 100 lat od Odsieczy Wiedeńskiej. Tak? Bo właśnie nie umieliśmy wykorzystać tego okresu naszej potęgi, tylko byliśmy dumni i honorowi uważaliśmy, że wszyscy to są gówno prawda. Tak naprawdę to trzeba się uczyć od wszystkiego, co jest dookoła i przystosowywać. Zobaczcie, czy stwierdzenie pod tytułem, jak przychodzi sobie tak... Zobaczcie, dlaczego na przykład ISIS wygrywa w Europie? Dlatego, bo wsadziło nam tutaj swoich terrorystów, swoich bojowników. Ja nie lubię określenia bojownik, bo bojownik to mi się kojarzy bojownik o wolność. Terrorysta, zamachowiec, zwyrodnialec, człowiek, który strzela do cywilów, wysadza się tam, gdzie... Po prostu morduje cywilów, tak? Nie walczy z wojskowymi, poza tym nie wypowiada wojny i tak dalej, tylko walczy tchórzliwie, tak? Co najwyżej wyskoczy do słabszego, na przykład wyskoczy z bronią do człowieka bez broni, tak? Ale przecież oni tutaj przyszli właśnie udając uchodźców. No to jak udawali uchodźców, no to co udawali? O, biedny jestem, skrzywdzony jestem, tak nie można, nie chcecie mnie wziąć, wy ksenofoby, nie chcecie mnie wziąć, wy rasiści, spieprzać rasiści, Europejczycy rasiści, chodźcie, chodźcie. To jest podwójna moralność, to się w Koranie jakoś nazywa. W każdym bądź razie w islamie, to znaczy w islamie się to jakoś nazywa, tam jest coś takiego, że można, nawet należy okłamywać innowierców dla dobra islamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie każe nikomu nikogo okłamywać, tak? Natomiast uważam, że powinniśmy się dostosować do reguł. Jeżeli traktujemy Eurowizję, że to jest na zasadzie takiej, mam to w dupie, no to pokaż mi naprawdę, mamy to w dupie. Nie wystawiajmy swojego kandydata i powiedzmy, mamy w dupie ten konkurs, bo jest do dupy. Nie chcemy w niego wchodzić. Natomiast, jeżeli wystawiamy, to wystawmy tę osobę, która ma największe szanse wygrać. A największe szanse wygrać, jak pokazuje historia, ma ktoś, kto się wyróżni wizualnie, a w ostatnich czasach opowie szerzewną historię, na to u szpaka chyba nie można liczyć, plus dodatkowo będzie przynajmniej sugestia, że jest LGBT. No, człowiek, który jest w stanie na scenie przeistoczyć się z faceta w kobietę, najlepsze co może być. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. A w tym wypadku kogo najlepiej wysłać między wrony? No chyba szpaka, nie? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Na końcu taki był hehe. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.